Witamy Państwa serdecznie. Tak jest w Warszawie, w Polsce, na Pucharze Świata, który rozgrywany jest w hotelu Intercontinental. Puchar Świata Niemirow. Wspólnie z Tomaszem Szewczykiem będziemy mieli przyjemność komentowania dla Państwa dzisiejszych zmagań. Wczoraj były pojedynki na lewą rękę, a dzisiaj dla symetrii, żeby była zachowana, będą pojedynki na prawą rękę. Tomasz, jak wczoraj mówiłeś, większość jednak zawodników jest praworęcznych. To też, czy możemy się spodziewać, że dzisiejsza rywalizacja będzie, jakby to powiedzieć, mocniejsza? No. Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, no, większość zawodników jest praworęcznych, stąd też właśnie duże roszady, duże różnice w ilości zawodników startujących wczoraj. Na przykład w mojej kategorii 86 wczoraj startowało 19 zawodników, w dniu dzisiejszym 27, także spora różnica. No i przede wszystkim ci, którzy doszli, to są zawodnicy, którzy naprawdę dobrze się czują na prawą rękę, ale też warto dodać, że ci, którzy startowali wczoraj na lewą, niekoniecznie startują dzisiaj, a więc mieliśmy faworytów lewej ręki, faworytów prawej ręki. No ale zdecydowanie to, co jest najciekawsze, to prawa ręka. Dzisiaj to ta kwintesencja arm wrestlingu w wykonaniu najsilniejszych ludzi na świecie. No właśnie, rozpoczynamy od pań. Widzieliśmy tablicę mówiącą, że zawodniczki ważą po 52 kg. I już mamy taki półfinał rosyjski. Tatiana Istomina, Rosja, a jej przeciwniczką Alina Volkova, Rosja. No i tak jak żeśmy wczoraj rozmawiali, czasami jest tak, że zawodnicy robią taką roszadę, odpuszczają po to, żeby właśnie nie wchodzić na samym początku do finału, tylko w drugiej rundzie, a tam w finale czeka na nich Tajana Verina, Kazachstan. Ona już czeka na zwycięzczynię tego pojedynku. Na razie mamy pojedynek dwóch Rosjanek. Oczywiście tak jak w dniu wczorajszym, rozpoczynamy od półfinału, rozstrzygniemy wszystkie półfinały, następnie wszystkie finały w danych kategoriach wagowych. No i to, na co wszyscy czekają, kategoria Open. W kategorii Open może wystartować tylko zawodnik, który znajduje się w ścisłej czołówce danej kategorii wagowej, a więc do prawa startu w nich nie mają wszyscy zawodnicy z całego turnieju, tylko ci najlepsi, ci, którzy najlepiej spisali się w kategorii wagowej. Dlatego też szachy, żeby wytrzymać to Open, a odpuścić w kategorii, no niestety nie ma takiej możliwości. Trzeba w kategorii najpierw pokazać, że jest się najlepszym po to, aby właśnie dotrzeć do Open i tam po raz kolejny udowodnić swoją dominację. No ale teraz już mamy przy stole obydwie zawodniczki. Kategoria 52 kg prawa ręka i ruszyły i jest pierwsze zwycięstwo. No i wychodzi na to, że właśnie to Tatiana Istomina, ona wchodzi do finału, tak jak wczoraj walczyła w finale na lewą rękę, tak również i dzisiaj później oglądaliśmy, jak dopingowała swojego kolegę z reprezentacji, no i zobaczymy ją jeszcze w finale. Teraz dla odmiany przechodzimy do kategorii seniorzy, mężczyźni, zawodowcy, 63 kg, oczywiście prawa ręka, kolejny półfinał. Reprezentant Gruzji jako pierwszy wkroczy na scenę z lewej strony, Laszla Kaklechlaszwili, a jego przeciwnik to reprezentant Rosji, Władimir Kutcyk. Tej kategorii wagowej również czeka na zwycięzcę tego pojedynku przedstawiciel Kazachstanu, Rustam Malikow. On zapewnił sobie już to miejsce i teraz czeka, który z tych zawodników będzie jego przeciwnikiem w walce finałowej. Nie wiem, czy Andrzeju pamiętasz dokładnie, ale w tej kategorii wagowej w dniu wczorajszym na lewą rękę mieliśmy w półfinale i finale trzech reprezentantów Kazachstanu. No tym razem Gruzja i Rosja trochę pomieszały szyki tym zawodnikom. Jest tylko jeden z Kazachstanu, no ale jak na razie niepokonany. Czy będzie tak do końca? Zobaczymy. Czy też tutaj będzie trochę tych szachów, trochę przemieszania, podwójne finały. Wszystko myślę, że przed nami. Na pewno zdarzy się taka sytuacja, tylko czy w tej kategorii wagowej?
Czekamy na razie pojedynek między tymi dwoma. Tak jak powiedziałeś, z lewej strony zawodnik z Gruzji, drugi z prawej strony zawodnik z Rosji. Jeszcze poprawia ją, tak jest, woli. Jeżeli jest trochę niżej, poprosił o opuszczenie tej podłogi, podestu, na którym stoją zawodnicy. To też jest ciekawostka, że może, że jest to ruchome. No dokładnie tak, to jest ułatwienie dla niższych zawodników, którzy nie sięgają, nie mogą przyjąć tak prawidłowej pozycji startowej, no i mają prawo z tego skorzystać. Także jest to też jakieś ułatwienie dla zawodników niższych. Ale mam wrażenie, że zawodnik z Gruzji raczej specjalnie obniżył sobie trochę ten podest, żeby... Aj, zerwałby. Celowe rozerwanie Rosjanina. No i będzie chyba faul. Nie byłem pewien, jaki gest wskazała sędzina główna tego pojedynku, reprezentantka polskiej części organizatorów, Monika Duma. Także mamy jeszcze jedną przedstawicielkę, co prawda w ekipie sędziowskiej, ale to też jest wyróżnienie, dlatego że no właśnie, sędziowie klasy międzynarodowej występują właśnie w tych zestawieniach sędziów międzynarodowych, którzy mogą sędziować tylko puchary świata, mistrzostwa świata i Europy, czy też ewentualnie mistrzostwa kontynentalne. Przenieśmy się do tego pojedynku już teraz właśnie, poprzez to rozerwanie. Teraz to właśnie sędzia musi ustawić sam uchwyt. No ten palec tam, jak żeśmy wczoraj mówili, musi wejść, żeby te kciuki... Ach! I znowu. Chyba teraz będzie pasek. No dokładnie tak. Wcześniej celowe rozerwanie, faul łokcia, właściwie faul przewilejny za takie rozerwanie. No a teraz zawodnicy obaj nie chcieli się ustawić, obaj nie chcieli wystartować bez tych pasków. No i rozerwanie na pewno tutaj wyjaśni wszystko. Walka w pasie sędziowskim, który ma 110 cm długości, 2,5 cm szerokości. No i zakończony jest specjalną klamrą, która czasami pęka. No tak, wczoraj mieliśmy okazję, nawet podejrzenie było na tego, że to jest jakiś prywatny pasek sędziego, nie był żółty, tylko czarny i w rezultacie już chyba z jednym z ostatnich pojedynków wczorajszych zmagań rozerwany został ten pasek, także mieli Państwo okazję obserwować również i tego rodzaju zdarzenia, które zdarzają się bardzo rzadko, ale bywają, no i wczoraj właśnie one miały miejsce. Zawodnicy już mają związane dłonie i teraz czekamy na ponowne rozpoczęcie tego pojedynku. Obaj zawodnicy mają otwarte dłonie. No i teraz komenda sędziny, że można już przyjąć pozycję startową, można już zamknąć dłonie. Jeszcze centrum, jeszcze jest sprawdzane, czy dłonie są na centrum stołu. Teraz poprawiane barki obydwu zawodników. Już chyba są gotowi i ruszyli. I bardzo dobrze Rosjanin zaatakował, ale Gruzin nie odpuszcza cały czas. Teraz kontruje, łokieć jest na krawędzi. Chyba będzie faul. Tak, faul łokcia. I tak rzeczywiście mi się wydawało się, że sędzia tego nie zauważy, ale z tej strony akurat było widać, że łokieć zjechał z tej poduszki. No właśnie, faul jest już zanotowany dla zawodnika gruzińskiego. To oczywiście stawia go trochę w nieciekawej sytuacji, bo nie może już pozwolić sobie na żaden błąd, ale jakby walka rozgrywa się od nowa. No, od nowa, aczkolwiek poprzednie ustawienie w pasach musi zostać zachowane. Jeżeli byłoby rozstrzygnięcie, wtedy nie ma obowiązku wiązania w te pasy, jakby jest nowa walka, no a tutaj rozstrzygnięcia jeszcze nie było, był tylko faul, a więc zawodnicy są ponownie związani. Z tym, że ponowne związanie to też ponowne przyjęcie pozycji, może jakaś zmiana, może troszeczkę inaczej ułożona dłoń, a proszę mi wierzyć, że to ma później kolosalne znaczenie. Teraz już zawodnicy próbują jak najdokładniej, jak najmocniej ścisnąć dłoń przeciwnika. Zwłaszcza, że ten, który no był w gorszej sytuacji, on teraz sobie zdaje sprawę, jaki zrobił błąd, będzie starał się to, oczywiście mowa o zawodniku gruzińskim, będzie się starał w tej chwili właśnie tak, żeby nieraz się zaskoczyć, bo widzieliśmy, że zawodnik rosyjski momentalnie, błyskawicznie przejął inicjatywę, a teraz proszę, już teraz łokieć. Tak jest. No i wychodzi na to, że nie tak, i to już jest po jednym. Nie, jednak zwycięstwo. Drugi raz faul ze strony zawodnika rosyjskiego i Lasza Kakachalaszwili
zwycięża w tym pojedynku. Rzeczywiście wyjątkowo trudne nazwisko, no ale te Szwili na końcu znaczy, że to właśnie Gruzin jest zwycięzcą w tym pojedynku. Tak jest, sędzina zauważyła, że łokieć został podniesiony i to właśnie Gruzin trafia do finału i będzie walczył w finale z zawodnikiem Kazachstanu. A teraz piękne hostessy pokazują nam, że przechodzimy do cięższej kategorii. Kategoria 70 kg mężczyźni. Po lewej stronie oglądany też już w dniu wczorajszym Władimir Mnatsakanyan, który walczył z tym przepotężnym Olekiem Żochem. Z tą wielką lewą ręką, no dzisiaj na prawą rękę nie startuje. Nie ma tak dobrych warunków fizycznych, a więc pozostał tylko przy lewej. Natomiast jego przeciwnikiem, czyli Władimira Mnatsakanyana z Armenii, jest znowu reprezentant Rosji, Aleksandr Kowalczuk. No właśnie, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, czy on również i prawą dłoń ma taką samą, ale okazuje się, że nie, czyli jest specjalistą jedynie w walce na lewą rękę, ale w ogóle próbuje czasami na prawą. A jeżeli próbuje, to na pewno te warunki są znacznie słabsze, a więc no, na taki turniej nie wystarczyłoby mu to wszystko, a więc tylko i wyłącznie skupia się na swojej lewej ręce, natomiast prawa myślę, że też jest trenowana, nie odpuszcza jej, ale to nie są te same efekty. Tak jest, czyli jest specjalista od lewej ręki. Dzisiaj oczywiście mamy zawodników walczących na prawą rękę. Jest tam... Jest dzisiaj pytanie, czy ten wczorajszy zwycięzca na lewą rękę, ten, można powiedzieć, że gwiazda Pucharu Świata, również i dzisiaj sobie poradzi, ale wróćmy do tego pojedynku. Tak jak zapowiada prowadzący, zawodnicy ważący po 70 kg, no właśnie, waga trochę wyższa, jednak jeszcze niezbyt dużo tych kilogramów. Ciekaw jestem tego pojedynku, czy Ormianin, czy Rosjanin. Wiemy, że czeka na nich już zawodnik Gruzin Władimir z lewej strony z Armenii, Aleksander z prawej strony z Rosji. Ach, i ruszył do przodu, ale tak. Ruszył się łokieć Kowalczuka i będzie drugie podejście, ale już z jednym ostrzeżeniem. Jest faul Kowalczuka. No i drugiego takiego przewinienia nie może zrobić, jeżeli chce wygrać, a więc znowu rośnie presja na nim. Będzie musiał starać się jak najbardziej skupić na utrzymaniu łokcia na podłokietniku. Widzimy, jakie są różne budowy bicepsów. Jeden jest taki obły na całą rękę. Tu widzimy Ormianina, który ma krótki, ale jakże wystający biceps. Ale pamiętajmy, nie biceps jest tu elementem najważniejszym. Bardziej przedramię, a tak naprawdę to szybkość. Ale teraz ruszył, ale zamknął. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak wsadzają nogi, żeby jeszcze pomóc. Pomóc sobie, czy uda mu się, zaciągnął bardzo mocno, ale zawodnik rosyjski złamał nadgarstek, to jest spore utrudnienie i powoli wraca, zaczyna pompować, tak jest, aj, ładne zachowanie zawodnika z Rosji, walczył, ale niestety nie udało mu się, Władimir Mnatsakanyan zwyciężył i to on przechodzi do finału. Niesamowity atak. Ormianin faktycznie zaatakował i cały czas był w natarciu i teraz ta ostatnia poprawa pozycji i ten atak taki z rozpędu, no nie wytrzymał tej presji. Reprezentant Rosji musi zadowolić się trzecią lokatą w tej kategorii wagowej. No a teraz przechodzimy do kategorii kobiet, czyli wracamy znowu do kobiet, tym razem troszeczkę cięższych, bo to jest kategoria 65 kg. No i oczywiście kolejny półfinał w wykonaniu Kazaszka kontra Rosjanka. Vera Bondik kontra Ekaterina Larina, a w finale czeka już reprezentantka Polski, Marlena Wawrzyniak. Podejrzewam, że Vera Bondik to również była zawodniczka Rosji, ale tak jak wczoraj wspominaliśmy, one wędrują po tych republikach, tam otrzymują ciekawe propozycje i
i przyjmują obywatelstwo i startują w ich barwach. I tak też się odbywa w innych dyscyplinach sportu i również to jest i w waszej. No dokładnie tak, szczególnie bloku wschodniego, tam te roszady są dosyć często spotykane, natomiast skupmy może się tutaj konkretnie na tym pojedynku. Otóż myślę, że Marlena Wawrzyniak, która czeka w finale, na pewno teraz jest gdzieś w pobliżu sceny, myślę, że w pierwszych miejscach i bacznie będzie obserwowała ten pojedynek, bo przecież będzie walczyła ze zwycięzczynią tego pojedynku półfinałowego. To są ostatnie możliwości, ostatnia szansa na to, aby podpatrzeć, jakim stylem będzie walczyła ta zwycięska pani, a więc czego będzie mogła spodziewać się Marlena w finale? No to jest dla niej niezwykle istotny moment, no a często jest tak, że też bardzo ważna sprawa na temat tych podwójnych finałów, tutaj chciałbym się też trochę do tego odnieść. Zawodnicy bądź zawodniczki, które już walczyły w półfinale, są już przygotowane, już ta adrenalina wzrosła, ten pojedynek półfinałowy został wygrany i są tak na fali niesieni do przodu, no a ten zawodnik w finale czeka spokojnie gdzieś tam z boku i nagle może przegrać ten pojedynek, dlatego ten drugi mecz no, już też umożliwia mu, że ta adrenalina jest większa, więcej emocji, no i wtedy pokazuje takie 100% swoich możliwości. No tak, ale z drugiej strony ona ma świadomość tego, że może sobie pozwolić na jedną przegraną, natomiast zawodniczka, która dochodzi z półfinału, nie może na to sobie pozwolić. No i proszę, coś niesamowitego, ale szybciutko, dosłownie Katerina Larina w sposób błyskawiczny pokonuje swoją koleżankę z reprezentacji i to ona będzie rywalką naszej Marleny Wawrzyniak. I no, mam nadzieję, że widziała to, ale to trzeba przyznać, że w ogóle generalnie zarówno zawodniczki, jak i zawodnicy, oni się znają, oni już wielokrotnie się spotykali, jeżeli nie, to mieli okazję na różnego rodzaju przekazach, w filmach znać sposób i technikę walki, ale tutaj proszę, mamy kolejnego przedstawiciela z Polski w kategorii do 78 kg, no właśnie, ciekawe, czy uda się dzisiaj Polakowi wywalczyć lepszą pozycję niż wczoraj na lewą rękę. No jak oceniasz, czy on jest lepszy na prawą rękę? No, mogę powiedzieć więcej. Widziałem ich pojedynek eliminacyjny. Był bardzo długi, bardzo zacięty, bardzo wyczerpujący i na korzyść rozstrzygnięty Polaka. Rafał Woźny doskonale poradził sobie z Mantasem Asmodasem z Litwy, niższym zawodnikiem, bardziej rozbudowanym, większa masa mięśniowa, ale też krótsze palce, mniejszy nadgarstek, co też jest dla niego wielkim utrudnieniem. Aczkolwiek jako taki zawodnik bardzo doświadczony, doskonale umie jakoś skorygować te niedostatki, umie wykorzystać za to walkę w pasach. No i teraz pytanie, czy jako taki bardziej doświadczony zawodnik od Polaka, czy będzie szykował jakąś niespodziankę, czy będzie chciał go czymś zaskoczyć? No albo tak jak wspomniałeś, to doświadczenie i te brak pewnych warunków fizycznych nie doprowadzą do tego, że będzie szukał właśnie możliwości rozerwania w pierwszym, takiego taktycznego rozerwania w pierwszej próbie po to, żeby później właśnie walczyć już ze związanymi dłońmi. No ale to na razie nasze tylko gdybania. Z lewej strony Rafał Woźniak, z prawej strony Mantas Asmonas z Litwy. No i już przygotowani, już są gotowi do startu, ale widzimy teraz Mantas Asmonas już wykorzystuje pierwszy swój przywilej. Nie chce, aby przeciwnik go naciągał, nie chce, aby było tak, że jego dłoń jest maksymalnie napięta. No a Rafał Woźny musi wykorzystać swoje atuty, dłuższe ramię, większy nadgarstek, większe palce. Musi narzucić swój styl walki, czyli walkę w górę, jeżeli chce zwyciężyć. Jeżeli tylko skręci Mantas swojego przeciwnika w hakę, wtedy jest w wielkich tarapatach Rafał. Ale jak będzie, za moment się o tym przekonamy. Już niewiele brakuje, a sędzia z Japonii ma bardzo dużo pracy przy tym pojedynku. Zawodnicy bardzo nerwowo do tego podchodzą, bardzo profesjonalnie chcą zwyciężyć. No to jest naturalne, przecież to jest największy turniej na świecie i najbardziej prestiżowy. Po tym turnieju właściwie sypią się propozycje walk zawodowych, zapraszanie na różnego rodzaju zawody, czyli prestiż. No a tutaj już mamy rozerwanie, a więc będzie pojedynek wznowiony, tym razem już w pasie sędziowskim.
Czyli tak jak powiedzieliśmy wcześniej, taktyczne rozerwanie zawodnika litewskiego po to, żeby właśnie nadrobić te swoje braki fizyczne, ale widzimy jak tutaj próbują szukać, ale no jest również też w trochę niekomfortowej sytuacji, bo już ma jeden faul, każdy faul następny oznacza przegraną, a Polak też szuka tam, to wszystko też i zależy od sędziego, czy pozwoli na pewne uchybienia w tej pozycjach, no ale wiadomo, że każdy szuka, to jest ta pierwsza, ten pierwszy moment ustawienia pozycji, żeby mieć lepszą szansę na start. I tym i znowu ruszyli i jest. No i kto rozerwał? Faul. Tak jest, jest drugi faul, a to oznacza, że nasz zawodnik zwycięża i to on trafia do finału. No brawo, brawo. A więc mamy Polaka w finale jednego i jedną Polkę, z tym, że Marlena nie ma żadnej porażki, a więc może pozwolić sobie na jedną porażkę, aczkolwiek no, takie pozwolenie na tą porażkę sobie nie jest też dobre, bo można się tak bardzo zmęczyć, tak zlekceważyć przeciwnika, że drugi pojedynek będzie jeszcze trudniejszy. No ale tutaj widzimy, Manta Zasłona zrobił wszystko, żeby pokonać Polaka, no i się nie udało, a teraz przechodzimy do wywiadu. Udało się, Rafał Woźny jest w finale. Rafał, dużo pracy miał sędzia przy tym pojedynku, no bo tam mocno ustawialiście się do tej walki, no ale udało się, dwa faule twojego przeciwnika. To był ciężki pojedynek z tej psychicznej bardziej strony dla ciebie? No tak, zgadza się, było dużo, sędzia miał dużo pracy, na pewno Mantas postawił wysoką poprzeczkę, musiałem wspiąć się na wyżynie swoich możliwości, udało mi się tego zawodnika pokonać również w eliminacjach i czułem się pewniej przed tym pojedynkiem, że pokonam go dzisiaj po raz drugi i zapewnię sobie start w finale. Czyli już jest o krok lepiej niż wczoraj. Też chyba sporo szczęścia, jeśli chodzi o losowanie, bo zawodnik do ciebie chyba pasujący, dla ciebie pasujący, bo ty jesteś wyższy, to ramię jest też dłuższe. Znaczy, może tu nie chodzi o losowanie, bo skojarzył nas los poprzez eliminację. Obydwoje wygraliśmy swoje walki eliminacyjne, więc nie mogliśmy siebie uniknąć w półfinale. No i teraz czeka kolejny przeciwnik. No właśnie, Kazimir Iskandarow to będzie twój przeciwnik w finale. Kilka słów o tym zawodniku. No nie ma co ukrywać, że faworytem w tej walce nie będę, jednak zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wypaść jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Tyle Rafał Woźny. Oczywiście trzymamy za Rafała kciuki w finale. Słyszeliśmy, jak nasz zawodnik powiedział, że będzie trudno. Przed nami kolejny pojedynek. Mieliśmy okazję posłuchać naszego zawodnika. No my również mamy nadzieję, że jednak swój teren zmobilizuje naszego rodaka i on sobie da radę. A przed nami walka Rosja-Ukraina. Timur Mamedow, wczoraj świetnie spisujący się zawodnik, zarówno w swojej kategorii wagowej, jak i w Open. No, Tomasz, to są twoi przeciwnicy. No dokładnie tak, kategoria była dzisiaj znacznie mocniej obsadzona, więcej zawodników takich, którzy no, są praworęczni i są wielkimi mistrzami. Tutaj warto dodać, że podczas Mistrzostw Europy czy Świata mamy więcej kategorii wagowych. Kategorie są co 5 kg, a więc może się tak zdarzyć, że w kategorii 86 kg mamy mistrzów z kategorii 80, 85 i 90. Także spotkanie trzech wielkich mistrzów, no może tutaj dużo nam przysporzyć ciekawych emocji. Tutaj już jako pierwszy wkroczył na scenę Timur Mamedow z Rosji. Wczoraj też mieliśmy okazję zobaczyć tego zawodnika. No jest w niesamowitej dyspozycji. Wyeliminował z gry o dalsze, lepsze miejsca naszego rodaka Piotra Szczerbę. No a tutaj mój pogromca, który mnie niestety też pozbawił szansy na medal. Jewgeni Prudnik, reprezentant Ukrainy. Numer 2 na świecie w kategorii do 90 kg. Co ciekawe, numer 1 w tej kategorii to Rustam Babajew, zawodnik, który jest mu doskonale znany. Najpierw musieli się zmierzyć na Mistrzostwach Ukrainy, bo obaj pochodzą z Ukrainy. Natomiast później Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. No i Jewgeni zawsze był drugi.
tutaj przyjechał na Puchar Świata i zapowiedział, on przyjechał po złoty medal. Nigdy nie był w stanie mu zagrozić, a bynajmniej tak myślał, dopóki nie dowiedział się, że w kategorii wagowej tej 86 kg wystartuje Kadzimurad Zolojew, który wcześniej startował w 78, a tutaj jednak stwierdził, że nie będzie zbijał tej nadmiaru wagi, no i wystartuje w 86 po to, aby właśnie namieszać również w Open, a więc no szykuje nam się nie lada niespodzianka. Uwierz mi, Andrzeju, że Kadzimurad Zolojew to jest nazwisko, które jeszcze dzisiaj będziemy wiele, wiele razy wypowiadali. No ciekaw jestem, czy potwierdzą się twoje słowa, rzeczywiście to może być spory konkurent, no i takie mam wrażenie, że jakby jeden i drugi taktycznie zerwali ten pierwszy uchwyt, to oznacza oczywiście, że kolejne podejście już będzie z paskiem, także czekamy, czy w tym drugim podejściu, no właśnie, potwierdzi się to, co przed chwilą mówiliśmy. On jest strasznie zmotywowany. Oczywiście mowa o zawodniku ukraińskim, tym z prawej strony, tym z wąsami i z brodą. On ma, otworzyła się przed nim szansa po to, żeby właśnie zdobyć tytuł w pucharze Mistrzostw Świata. To takie małe mistrzostwa świata, można by powiedzieć. Czy powiedziałeś, że on już był medalistą Mistrzostw Europy? A dokładnie tak, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. No, tutaj to jest impreza dla zawodowców. Tutaj są zaproszeni tylko najsilniejsi ludzie, którzy wcześniej mieli ogromne osiągnięcia. Tylko tacy mogą tutaj wystartować. No i oczywiście wśród nich znalazł się Jewgeni Prudnik, bezapelacyjnie zawodnik, który zasłużył na takie zaproszenie. No i jak widzimy, pięknie się rewanżuje dzięki temu, że już znajduje się w półfinale. A teraz trudna sytuacja. Niesamowite, jak dobrze zaatakował Timur Mamedow, ale uwierz mi, Andrzeju, Jewgeni Prudnik to zawodnik bardzo, bardzo wytrzymały. Na kanale YouTube można zobaczyć jego pojedynek, jeden z dłuższych na świecie, z innym z zawodników, i on właśnie w takiej pozycji trzymał, długo trzymał. On jest niezwykle zawzięty, on nie poddaje się i robi wszystko, żeby zwyciężyć. Jeszcze nie ma, zobacz, co tu się dzieje. Wierzy się nie chce, że z takiej pozycji już wyciąga i chyba będzie tak, jak powiedziałeś, coś nieprawdopodobnego. No wydawało się, że jest to tylko formalność, żeby jeszcze te parę centymetrów dobić. Tam cały ciężar ciała położył, a widzimy, jak teraz się złapał za łokieć, ale ta pozycja była wręcz nieprawdopodobna. Łokieć wygięty, dłoń całe przedramię na zewnątrz i to było no wręcz niesamowite, że on z tej pozycji potrafił jeszcze wyciągnąć i wygrać ten pojedynek, który jeszcze mamy na powtórce. Coś... No naprawdę pierwszy raz coś takiego widziałem. No i tutaj warto też dodać jedną ważną wskazówkę dla widzów, którzy oglądają. Ta pozycja była niezwykle niebezpieczna dla amatora. Ręka była dosłownie wykręcona w drugą stronę, ale zawodowcy mają to do siebie, że są przyzwyczajeni do takich przeciążeń, do takich dziwnych, trudnych, niewygodnych pozycji startowych. No i tutaj się nie łamią ręce. Tutaj tylko i wyłącznie można złamać dumę zawodnika, który przegrywa. Także to jest naprawdę turniej na najwyższym poziomie z najlepszymi zawodnikami na świecie, właśnie tutaj w Warszawie, w hotelu Intercontinental. Niemirow Welcome Cup, tak jeszcze się mówiliśmy, jedna z najpoważniejszych imprez w arm wrestlingu, i teraz ponownie panie, obydwie blondynki, obydwie urocze, obydwie również utytułowane. No i czekamy, pamiętamy je z wczorajszych pojedynków na a prawą rękę, już widzimy zawodniczkę Szwecji, piękna blond o niebieskich oczach, kobieta, no i Gawrylowa również blond lady, ale z krótszymi włosami, chociaż ona ma trochę podpięte, jakby chyba trochę starsza, nie mamy akurat tutaj lat u rocznika tych zawodniczek, ale wygląda, że jest chyba starsza, a co za tym idzie, musi być bardziej doświadczoną zawodniczką. No dokładnie tak. Mogę tylko powiedzieć, że Sara Backman to zawodniczka, która ma około 20 lat, także to jest naprawdę młoda zawodniczka. Natomiast Andrzeju, zwróć uwagę, kto już jest w finale. Egle Vaitikute, zawodniczka, która wczoraj przerzuciła przez stół tą blond włosą piękność, a więc no, jeżeli nawet Sara tutaj zwycięży, to ciężko jej będzie pokonać tą Egle Vaitikute z Litwy, która już
No, mogę śmiało powiedzieć, że odkąd pierwszy raz wystartowałem w turnieju i poznałem wrestling na Mistrzostwach Europy, kiedy to się zakwalifikowałem, ona już tam była i już zajmowała pierwsze miejsce, Egle Vaitikute, i od tamtej pory chyba nie przegrała żadnego pojedynku w swojej kategorii wagowej. Także to jest zawodniczka, która, no jak to powiedziała wczoraj Sara podczas wywiadu, rozgrzewała się z kolegą z klubu, którym też przerzucała przez tu, więc czemu bym nie miała też i Sary przerzucić. Także no to jest niesamowita zawodniczka, która dysponuje ogromną siłą. No i proszę mi wierzyć, drodzy widzowie, kto chce spróbować się siłować z taką zawodniczką, może się troszeczkę na jej wstydu. To prawda, przegrać z kobietą, ale z taką to na pewno nie byłoby wstydu. Natomiast pamiętamy z wczorajszego wywiadu, rzeczywiście Sara mówiła, że jest bardzo ciężka, ale może przyjdzie taki dzień, że ją pokona. Czy to będzie dzień dzisiejszy? Zobaczymy. Najpierw musiałaby wygrać ten pojedynek, ale widać jaką nerwowość, taka nerwowość tych wśród pań, nie mogą przyjąć pozycji. To za chwilę może oznaczać, że to sędzia będzie ustawiał im dłonie. Teraz już jakby dłonie są, teraz kwestia właśnie ustawienia barków, przybliżenia tego środka ciężkości po to, żeby sobie skrócić tą dźwignię i wyszukać najlepszy moment do rozpoczęcia. I ruszyła szwedka jakby wcześniej, ale niestety, a łokieć, tak jest. Czyli faul w pozycji przegranej, no i zwyciężyła Sara Backman, mocno zawiedziona. Teraz jest Olga Gawrilowa, reprezentantka Rosji. No, na pewno nie liczyła, że to będzie trzecie miejsce, ale już to się wydarzyło, to już się stało, a więc Sara Backman po raz kolejny przechodzi do finału, no i po raz kolejny czekają naprawdę ciężka przeprawa. Powiem Ci, Tomku, że trochę to jest dyskusyjne, ten faul w gorszej pozycji, bo widzieliśmy, że i z tych trudnych, jak to określiliśmy, gorszych pozycji, zawodnicy jeszcze wygrywali. Jeżeli, no nie wiem, czy jest coś takiego jak umyślny i nieumyślny faul w takiej pozycji, no ale cóż, przepisy są obowiązujące wszystkich i na dzień dzisiejszy na razie to decyduje. I teraz zawodnicy już w słusznej kategorii do 95 kg. No i oczywiście nasz ziomek, można w pewnym sensie powiedzieć, Amerykanin John Brzęk, Amerykanie na niego mówią Brzęk, no nic dziwnego, nasz język jest dosyć trudny, a Stefan Tomasz z Rumunii będzie jego przeciwnikiem. No i tutaj też warto dodać, żeby widzowie nie zwątpili w wielkość i sławę Johna Brzęka, który jest w półfinale. Tutaj było troszeczkę takiej szopki. Todd Hutchins, kolega klubowy, kolega z tej samej, z tego samego kraju, ze Stanów Zjednoczonych, po prostu oddał rękę bez walki John Brzęk, ponieważ umówili się, jeżeli John jest silniejszy, jeżeli John jest lepszy, to może stoczyć te 2 czy 3 pojedynki więcej jako ten przegrany zawodnik w grupie B, po to, żeby walczyć dalej w półfinale, no i w finale ostatecznie wygrać. Także to było taktyczne rozwiązanie dwóch Amerykanów, którzy chcą naprawdę pokazać, że dominują w tej kategorii i mamy dzięki temu ich dwóch właśnie w pierwszej trójce. A teraz już The Perfect Storm, czyli zawodnik już wyczytany John Brzęk Junior wkracza na scenę, spokojny, skoncentrowany. Wie, po co tam idzie. Ja myślę, że nie ma innej opcji, jak tylko i wyłącznie jego zwycięstwo. Dokładnie, zważywszy to, co wczoraj mówiliśmy, on jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem na prawą rękę. Oczywiście wystartował wczoraj na lewą, no jak już mówi, jest to i zawalczy na lewą rękę. I to, co powiedziałeś, to było typowe taktyczne rozwiązanie. Raz, że chroniło rękę Johnego, jego kolegi, a po drugie dawało szansę właśnie Hutchinsowi, żeby mógł wystartować, znaczy ten lepszy oddał walkę teoretycznie temu gorszemu po to, żeby później móc stoczyć jedną walkę więcej, ale żeby się mogli spotkać w finale, uznane to zostało jako obustronne rozerwanie, a w związku z tym kolejne podejście już będzie z paskiem, czyli dłonie będą obwiązane. Ale spokojny John, taki skoncentrowany, ale niezadowolony, jakiś taki właściwie bez wyrazu
No nie wiem, ciężko go rozgryźć. No nie był to łatwy pojedynek, widzimy. Jednak to rozerwanie nastąpiło, nie było od razu rozstrzygnięcia, ale John to zawodnik, który potrafi walczyć w każdej pozycji i w każdej sytuacji się odnaleźć. Dlatego też do końca wierzę w to, że jego sukces jest nieunikniony w tym pojedynku, no i wielu, wielu następnych. A, wiesz jak to jest, sport ma to do siebie, że trudno przewidzieć z góry wynik danego pojedynku, a niespodzianki są jakby tym ekscytującym momentem w każdej dyscyplinie sportu. Czasami właśnie taka kalkulacja, że oddam swojemu koledze możliwość wejść w walki w finale, ja wybiorę ten trudniejszy wariant po to, żeby później już rozstrzygnąć to między sobą. Czasami może się zemścić, jeżeli tu by przegrał, to by no, okazało się, że ich założenie taktyczne się nie sprawdziło, ale bądźmy dobrej nadziei, tak jak powiedzieliśmy, John Brzęk ma korzenie polskie, to już nas w jakim stopniu upoważnia, żeby no, trzymać dosłownie i w przenośni te kciuki, które tutaj mają taką ważną rolę właśnie za Johna. Ale swoją drogą muszę powiedzieć, że Stefan Thomas to zawodnik, tak który od niedawna pojawił się i to w takiej wielkiej dyspozycji. No ale teraz to jest to, o czym mówiłem. Kiedy już John wziął się do roboty, no to przyjął to naprawdę na poważnie. No i przechodzi dalej. Zwycięzca przechodzi John Brzęk do finału, na którego czeka już Todd Hutchins, a więc będzie finał amerykański. Tak jest, będzie finał dwóch przyjaciół. W większości jeżdżą razem, razem mieszkają, razem trenują. To też jest duże ułatwienie. Dużo humoru, już bardziej rozluźniony John powiedział właśnie, że oni doskonale się znają, są dobrymi kolegami, aczkolwiek John to trener, a Todd to jego uczeń, uczeń, który jest od niego starszy swoją drogą. No ale, ale naprawdę każde grill, każde spotkanie to nie obędzie się bez kilku godzin sparingów, bo ci zawodnicy są niezwykli, no mają ponad 40 lat i cały czas siłują się z ogromnymi sukcesami. No a teraz przechodzimy do kategorii kolejnej, kategorii plus 95 kg, gdzie będzie to bardzo ważny pojedynek, ponieważ półfinał Krasimir Kostadinow kontra Grigaitis Modestas, Litwa kontra Bułgaria. No i Krasimir Kostadinow to zawodnik, który w ostatnim roku zrobił ogromne postępy, pokonał Arsena Lilijewa na Mistrzostwach Świata w tym roku w Brazylii. No i tym samym udowodnił, że jest w wysokiej dyspozycji i on się będzie liczył w dzisiejszej czołówce w kategorii Open, no ale na razie musi pokonać oczywiście Modestasa Grigaitisa. A wczoraj pokazał, że jest świetnie przygotowany w walce na lewą rękę. No i zobaczymy, czy potwierdzi również dzisiaj tą formę w pojedynku na prawą rękę. Później świetnie się prezentował w kategorii Open. W związku z tym czekamy z zaciekawieniem na ten pojedynek, no ale jego przeciwnik, też bardzo groźny. Przede wszystkim bardzo wysoki, rozbudowany zawodnik. 125 kg wagi około tego zawodnika. Po prostu wielki, wielki monster z Litwy. Właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy wczoraj, że już w tej kategorii opon czasami różnica tej wagi może być znaczna. Ona nie jest aż tak duża, jak będziemy mieli okazję dzisiaj oglądać zmagania w Open, gdzie czasami różnica jest powyżej 30 kg, no ale Litwin potężnie zbudowany i to, co powiedzieliśmy, nie zawsze ta masa i gabaryty są decydującym elementem w tych pojedynkach. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. To jest dosyć ciekawe, jak zawodnicy walczą na prawą rękę, to witają się lewą, jeżeli walczą na lewą rękę, witają się prawą. No dokładnie, to jest takie zróżnicowanie, takie charakterystyczne. No i często zawodnik, który pierwszy raz sobie podchodzi do stołu, a nie wiedział o tym, może się zdziwić, że ktoś chce się z nim lewą ręką przywitać. No to rzeczywiście jest trochę dziwne. No i zobaczymy, czy ten olbrzym z Litwy, czy niezwykle utalentowany i robiący chyba największe... Ach, proszę, ruszył. Co? Jest
Jest zwycięstwo i to błyskawicze. No i proszę, to jest potwierdzenie tego, co przed chwilą mówiliśmy. Jednak nie gabaryty, a szybkość. Widzieliśmy, jak mocno zaatakował, że aż Litwin trzyma się za prawy łokieć. Tak jest. Ach, jeszcze ten gest pokazujący na tym, że jednak jest w stosie. No i tutaj nie mieliśmy okazji zobaczyć, on ma fajny tatuaż, ale jeszcze ciekawszy ma od tej drugiej strony na bicepsie. Tam jest wytatuowana jedynka w płomieniach, w wielkich wieńcach laurowych. No i zobaczymy jeszcze ją na pewno, a teraz przechodzimy do wywiadu. Półfinały. Mariusz Grochowski jest ze mną, trener polskich armwrestlerów. W finale Puszkar zmierzy się z Kostadinowem. Tutaj zwycięstwo Puszkara jest raczej przesądzone? No, Puszkar to jest doświadczony zawodnik, zresztą Konstantinow tak, tylko chodzi o to, że Puszkar ma już kilka tytułów właśnie tego najsilniejszego człowieka świata. Przewagą jest nie tylko waga, ale warunki genetyczne, chociaż Konstantinow jest to zawodnik, który w ostatnim czasie naprawdę idzie bardzo do przodu. Zresztą pokazuje to we wszystkich pojedynkach. No kto wie, kto będzie faworytem tej kategorii? Myślę, że jednak Andrzej, ale najważniejsza jest kategoria Open. Też ciekawa powinna być finałowa walka Todda Hutchinsa z Johnem Brzękiem. Myślisz, że tutaj uczeń może przerosnąć, pokonać mistrza? Nie, akurat tu będzie pokazane, że arm wrestling to nie tylko sport siłowy i techniczny, ale sposób rozegrania drużynowego. Tu są dwaj zawodnicy, myślę, że w finale nie będą ze sobą walczyć, bo oni będą atakować Open. Silniejszy oddaje słabszemu, wchodzą do finału i nastawiają się na kategorię Open, bo akurat ta kategoria jest najważniejsza. Proszę powiedzieć jeszcze krótko o tych pojedynkach, które będą toczyć polscy zawodnicy. Myślisz, że mamy tutaj szansę na jakiś tytuł dzisiaj? No tutaj Rafał Woźny pokazał wysoką klasę, jest w finale, rewelacja. Będzie mu jednak ciężko, bo oglądałem półfinał, jak mu tam poszło z zawodnikiem wcześniej. Wierzę w niego, jest to utalentowany zawodnik. Jeżeli złapie odpowiedni chwyt, jest w stanie powalczyć i wygrać. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz Państwa na krótką przerwę, a po przerwie już finałowe pojedynki na prawą rękę oczywiście dzisiaj.